jest, zapałam go. Pokaż na tu dziebulek. Odplączę mu te nóżki, wezmę go trochę do domu jeszcze. O, to nie mogę, bo to zaraz, żeby tak... A chciałam pokazać, że to z moim znacznikiem. O. Moim znacznikiem. Dobrze mieć takie znaczniki z numerem telefonu, to później wiem, że to jest ten gołąbek, że jeszcze trzeba go podożywić. A tu jest więcej takich maluszków. Rano było więcej, chyba ze trzy są maluszki. No ale ten widok, no to wymagał pomocy lekarskiej. Już go odplątuję, zaniosę go do domku, niech jeszcze trochę tam w domku po prostu wydobrzeje. Niech wydobrzeje, dostanie ziareczka takie jeszcze dobre. On tu wchodzi do pergoli, no ja go widziałam na tym koszu z pergoli. No i tak sobie radzi jak miejski gołąbek. No ale on się zaplątał i już kochanego się nie wyrywaj. Chciałam cię tu pokazać. Już. No jak biorę tego sierotkę ze sobą. On już nie wiem ile jest na wolności, może 4 dni, może dłużej. No i szuka w pojemnikach jedzenia, no ale przecież wiadomo, że nie zawsze też w pojemniku jest, więc go jeszcze wezmę. Tu więcej było maluszków od rana, no zawsze rano to jest więcej maluszków, później ich tak nie widać, ale to... Ojej, ojej, kawki się tu pobiły, kaweczki się pobiły o coś. Ale się nie nagrało. No, też zadziorne. Aś się tam zdenerwowały. No dobra, tego biorę. Darunia jest nawet przyleciała. No, Darunia to ma takie charakterystyczne te nóżki, że trudno by było ją pomylić z kim innym. Jeszcze mało tego, to ma takie, no, taki wzorek charakterystyczny. Że ja ją rozpoznaję. Darusie. No. Biegają też zaloty tu. Zaloty tu są. Może pokażę przy okazji. O, biega, goni samiczkę na jajeczka. O, o, o. Co przyniosłam, biedaczka, i teraz on tutaj sobie je. No jest głodny. W zasadzie no on się tam odnajduje w tym swoim statku. Tu z mojego okna poleciał, bo to nie jest tu bliżej, tu pod moim blokiem, tylko trochę dalej. Znalazł to swoje miejsce i tam się trzyma tego miejsca. No ale no w pergoli nie zawsze jest jedzonko. No musi trochę jeszcze posiedzieć. Nabrać może masy, bo taki chudzinka się zrobił. I zaraz wody dostanie też. Jutro rano pójdę, bo nie wiem jak tam reszta tych maluszków. No już nie taki maluszek, ale no był leczony tutaj. Siedział taki zgęziały, był leczony. No to po przeleczeniu też na pewno mu trudniej. Nie wiem, drugi raz nagrywam, w którą stronę ja miałam ten aparat, jak go nagrywałam, bo będę tutaj łączyć filmik. To jest drugi dzień, on już u mnie dostał większą klatkę. Dostał teraz jeszcze słonecznik. Wszystko pojadł ładnie, wysypał tam sobie z miseczki, ale tutaj ma trochę sianka. Oczajny gołąbeczek, bo on tam po prostu trafił na swoje miejsce, siedział na pojemniku, czyli wie, gdzie można zdobyć jedzonko, no ale żeby to jedzenie było, a jak on jest, wiadomo, mniejszy, może trochę słabszy, bo jednak był leczony, tutaj trochę przeleczony, no to trudniej mu to się tam dopchać do jedzonka. No, siedział na pojemniku, ale akurat tam może też nie było. Tyle co ja pójdę dokarmić, to też tak jest różnie, bo nie zawsze mogę też podejść, a on też nie zawsze jest, nie zawsze był. Dziękuję za komentarze, kochani, przede wszystkim. Dziękuję, no wiem, że gołąbka można zostawić w tym, wypuścić z okna, ja sobie trafię, ale tak martwię się o mieszczuszki, bo one no raczej się nie przemieszczają.
nie przemieszczają i no nie wiem, może mieć jakieś przeszkody po drodze, których akurat no, nie jest w stanie tam pokonać, minąć i nie zna terenu. No, jestem pewniejsza, jak odwiozę kołobka. No. Tutaj siedzi ten bidulek, co te nogi takie zaplątane mocno, co tak siedział po prostu. Z tym drugim go zapałam. Ale on już trochę wstaje, trochę wstaje. To już wszystko na dobrej drodze. Tutaj jest z kolei gołąbeczek, który siedział na pojemniku tam w pergoli. Też miał takie bardzo zaplątane nóżki. No i ten... No teraz mu się trochę ubrudziło, ale on tam ma też takie stróbki. No ten to po prostu już myśli o wyjściu, bo nawet tutaj za bardzo tak nie je. No zje, ale to bałek sobie napchał. Też ma pełen taki, no... chciałby pewnie już wyjść, ale jest spokojny w miarę, no. Chce wychodzić, ale jest w miarę spokojny. Jeszcze niech sobie posiedzi trochę. A tutaj jak ładnie wygląda, to jest dość duży gołąbeczek z tymi nóżkami, z tymi paluszkami dwoma, z martwicą. Ten jeden to tutaj troszeńkę jest, ale ja nie wiem, czy on by tak zmienił ten kolor i ewentualnie tam cośkolwiek się cofnęło, chociażby w części tego paluszka. No, na razie je sobie, siedzi. W miarę spokojnie też. Teraz to tylko młody tam rozrabia. No, jak ja bliżej, to on już patrzy, czy się coś tutaj nie... Jakieś niebezpieczeństwo. Już to już my też wali ze skrzydła. No. Jest okej. Okay.